Deszcz pytań spadł na dyrektora Suwalskiego Szpitala podczas minionej środowej sesji Rady Miejskiej Suwałk. Wiele z nich dotyczyło dostępności do lekarzy specjalistów, szczególnie w opiece ambulatoryjnej. Owszem, widzimy potrzebę zatrudnienia dodatkowych lekarzy, zwłaszcza tutaj chodzi o diabetologów. Tutaj jest deficyt na rynku tych usług. Podejmujemy starania i pewne rozwiązania organizacyjne, które mają zwiększyć dostępność zakresu tych usług. Niemniej tutaj występują takie problemy. Rozumiem. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy nie brakuje lekarstw w szpitalu z pewnością nie, ale w tej aptece. I przy okazji pytanie, czy apteka w nowym roku, apteka zlokalizowana w pańskiej placówce, świadczy usługi na dotychczasowych zasadach z tym tak zwanym dyżurem nocnym, wezwaniem w celu obsłużenia pacjenta, klienta? Apteka szpitalna w pełni zabezpiecza potrzeby naszych pacjentów. Tutaj przyjęte rozwiązania oraz działania takie wyprzedzające powodują to, że mamy pełen zapas leków i nie mamy tutaj problemu. Rzeczywiście taka sytuacja w niektórych jednostkach wokół występuje, gdzie brakuje leku, to zwracają się do nas inne szpitale z prośbą o pomoc. Tutaj współpracujemy w miarę możliwości. Natomiast podjęte działania wyprzedzające spowodowały to, że mamy pewien zapas i tutaj nie widzimy jakiegoś zagrożenia. Podpisujemy również nowe kontrakty z Narodowym Funduszem w zakresie programów lekowych. Tutaj mamy dostęp również do nowych leków, nowej generacji, z których korzystają nasi pacjenci. Natomiast jeżeli chodzi o tą aptekę zewnętrzną, ona funkcjonuje i po rozmowach tutaj ostatnio z właścicielami tego podmiotu, ona funkcjonuje na takich zasadach, jakie były przyjęte w roku poprzednim i wszystko wskazuje, że ona chyba będzie funkcjonowała. Zresztą to się sprawdza. I także tak jak ma miejsce to w sąsiednich miastach, w okolicach, gdzie apteki są zamykane w 100%, prawda, od godziny 20-18, u nas ta apteka będzie funkcjonowała, oczywiście w tym ograniczonym zakresie. Jak zauważył radny Roszkowski, zmorą dręczącą pacjentów są kolejki przed gabinetami. Do jakich specjalizacji są najdłuższe kolejki w chwili obecnej? I też mam taki głos od strony mieszkańców. Skarżą się, że pomimo umówionej wizyty lekarskiej przychodzą na konkretną umówioną godzinę i czasami muszą czekać do 2 godzin. Chodzi mi tutaj o kolejki do neurologa i onkologa. Czy można było tej sprawie coś zrobić i usprawnić? Dziękuję. No, zdarzają się takie sytuacje. Te godziny, które są wyznaczane, one są godzinami przybliżonymi. To nie jest konkretna godzina wejścia. Jeżeli pacjent pobiera ten numerek do poradni, bo prawda, przed każdą poradnią, przed każdą wizytą powinien odebrać, system go rejestruje. Jeżeli następuje jego spóźnienie w stosunku do tej godziny, on automatycznie jest przerzucany na dalszą pozycję. Tutaj jak gdyby system kieruje tymi pacjentami. Nie zaprzeczam, takie sytuacje zdarzają się. Tutaj próbujemy interweniować, załatwiać to, ręcznie sterować, można powiedzieć, w tym. Natomiast no, kolejki są i to duże, ale to wynika z braku kadry lekarskiej, prawda? Z tego tytułu, bo jeżeli chodzi o zabezpieczenie same struktur, tutaj nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, ani finansowych, ani jakichś innych. Natomiast staramy się wprowadzać pewne rozwiązania, systemy wynagradzania, które skłaniają do większej, może brzydko nazwę, przepustowości tych pacjentów, żeby ta lekarz, ten, który udziela tych świadczeń, był zainteresowany jak największą ilością udzielonych. No niestety, materiał jest, chodzi tutaj o zmęczenie fizyczne tego personelu, który nie jest w stanie obsłużyć wszystkich krótkich terminach, prawda? Bo tutaj nie ma, tak jak zaznaczyłem, nie ma żadnych ograniczeń finansowych, jest tylko problem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie kadry. Obecnie szpital zatrudnia około 200 lekarzy. To stosunkowo młoda kadra, bo średnia wieku tej grupy medyków to zaledwie 42 lata. Jednak wciąż ich jest zbyt mało.
każdy lekarz praktycznie, który przychodzi do mnie z ofertą pracy, jest przyjmowana. Tutaj też nie robię żadnych ograniczeń, bo są takie potrzeby. Tutaj możemy rozgraniczyć, prawda, zabezpieczenie funkcjonowania tego lecznictwa zamkniętego, zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów szpitalnych i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, prawda. Tutaj musimy to dzielić. No. Ale ich brakuje, tej kadry. No, praktycznie w każdej specjalizacji jesteśmy w stanie zwiększyć zatrudnienie. Wsparciem są lekarze spoza Unii, głównie zza wschodniej granicy. Ale procedury przyznawania im prawa wykonywania zawodu to prawdziwa droga przez mękę. Nie jest problemem bariera językowa czy biegłe posługiwanie się funkcjonującymi systemami albo odnalezienie się w strukturze organizacyjnej. Sprawnie wydawane są również decyzje w Ministerstwie Zdrowia. Najdłuższe i najbardziej strome schody do kariery wiodą przez Izbę Lekarską. Przebycie ich trwa 6-7 miesięcy, a bywa, że i dłużej. Powoduje to, że część tych lekarzy mówi: dziękuję, jadę do Olecka, na Olecku dostaję w ciągu tygodnia prawo wykonywania zawodu i pracuję tam. No. My ponosimy pewne koszty, przygotowujemy ich. No, są tu prowadzone rozmowy z izbami lekarskimi, mamy tutaj nowych przedstawicieli, deklarują chęć pomocy. No, jak życie mówi, no jest pewna osoba jedna, która to wszystko blokuje, inaczej interpretuje przepisy prawne. Ma, nie powiem gdzie, decyzję ministra, nie interesuje to ich. No. I są takie problemy. Także tej kadry lekarskiej mogłoby być więcej. Dostępność w poradniach, bo często to są lekarze specjaliści, których można by było zatrudnić w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oni są chętni do pracy, bo im potrzebne są pieniążki. Płacimy na takich samych zasadach jak lekarzom naszym. Także można by było tu rozładować te kolejki, skrócić ten czas oczekiwania naszych pacjentów. No ale tutaj ta bariera prawna się pojawia taka, no, którą staramy się rozwiązać. No, rozmawiamy z tymi przedstawicielami. Są deklaracje, że zmienią te podejście. Na razie jeszcze tego nie widać. Szpital uczestniczy również w programie szkoleń specjalizacyjnych, finansując proces takiego kształcenia. To jest to duże obciążenie dla szpitala. Niemniej liczymy, że ten nowy specjalista zostanie u nas, chociaż często jest tak, że po zdobyciu specjalizacji wyjeżdża do innego ośrodka. No ale tutaj na to wpływu nie mamy, tutaj nie mamy możliwości ani prawnego zabezpieczenia powiązania tego lekarza, specjalisty przyszłego z naszym podmiotem. No tutaj trzeba liczyć na stworzenie dobrych warunków, które zachęcą go do pozostania u nas. Wygląda więc na to, że sytuacja z dostępem pacjenta do lekarza specjalisty szybko zadowalająca nie będzie.